Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, a raczej wspólnie znów z rodziną. Kolejny dzień nad wodą i przy okazji połowię sobie, więc to samo co ostatnio, z grillowania, z wędkowania nad tym zbiornikiem. Jedna wędka na pinkę nad gającą szczytówką. Tym razem wziąłem sobie krzesło, tak aby nie siedzieć na ziemi. Sępy przypłynęły, nakarmiliśmy je, celowo wzięliśmy jedzenie, aby nakarmić rodzinkę. No i dzisiaj posiedzimy do wieczora, powędkujemy, odpoczniemy, pogrillujemy trochę i popływamy oto na tej miejscówce. Więc drodzy Państwo, kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym koksem, który dzisiaj jest 12? Tak. Dzisiaj jest 12, wtorek, tak? Środa. Środa, 12 sierpień 2020. I lecimy z tym koksem, bo już późno, nakręcę dla Was film, jak to będzie dzisiaj wyglądało w moim wykonaniu, czyli ten odpoczynek w większości z wędkowaniem. Więc jedziemy i czekamy na pierwszą rybkę oto z dzisiejszego wypadu. A więc pierwsze branie. Więc drodzy Państwo, prawdopodobnie druga rybka. Pierwsza rybka się nie nagrała, zobaczcie, bateria padła. Teraz mamy kolejną. Zobaczcie, jaka piękna fala. I mamy kolejną rybkę, czyli drugą rybkę. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Tylko zobaczymy co. Prawdopodobnie znów drugi leszcz. Tamty miał 51 cm. I kolejna ładna łopata. I mamy podbieraka, więc patrzcie, Iwona. Kolejny piękny leszczyk. 51, ten trochę mniejszy. Ale tak się prezentuje druga ryba z dzisiejszego wędkowania. Zobaczcie, jaki ładny lesio. Zmierzymy. Ten ma 43 cm. Mniejszy od pierwszego i odpływa. Baja, wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Dwie ładne ryby. Cóż można chcieć w tym dzisiejszym dniu. Na razie, drodzy Państwo, nic. Tylko te dwa leszczyki, jak do tej pory. Chociaż tyle, że ładne, przynajmniej ten pierwszy, 51 cm, drugi ciut mniejszy, no ale cieszą. No i czekamy. Woda strasznie spadła, zobaczcie. Przez te susze, które panują na polskiej ziemi świętokrzyskiej, tutaj powinna być woda stać. O, jak ta folia, którą zaraz zabiorę. Śmieci pozostawione. I tu po tą kamieniatą folię powinna być woda wysoko, a jest tak nisko. I ryba nie chce za bardzo współpracować. Susza i susza.
tak samo w lasach sucho, nie ma grzybów. No a my siedzimy nad wodą, wchodzimy, chłodzimy się. Tak, teraz, drodzy Państwo, co jakiś czas. Tu mamy, zobaczcie, jeszcze szkło. Postawię. I chłodzimy się, czekając na kolejną branie, rybkę. Dzisiaj jest dzień tygodnia, czyli nie weekend, więc ludzi trochę mniej jak do tej pory, ale zobaczymy po obiedzie, po południu na pewno przyjadą w ten ciepły dzionek. No ale stanowczo widać, że jest mniej, jedna plaża, tam druga, niż na weekend, bo ostatnio na moim filmie, jak widzieliście, z tego miejsca, nawet u nas na miejscówce, było wszystko pozajmowane. Dzisiaj jesteśmy sami, biwak rozłożyliśmy, ptaki my nakarmili i siedzimy sami. Jak na razie chłodzimy się, pływamy i wędkujemy. Odpoczynek taki do wieczora i zobaczymy. Zobaczymy. I tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc wędka zarzucona. A teraz przepłyniemy się trochę. Chlapią się, zobaczcie. Ja wziąłem parasol z tej strony, nic nie bierze. Teraz dziewczyny Kubę, syna najmłodszego, pryskają wodą. I tak to leci, drodzy widzowie. Parasol przestawiłem w cień, bo nie da się wyrobić, tak ciepło jest. No ale odpoczywamy i zobaczymy, co i jak będzie dalej. Teraz przerzucimy zestaw, prawdopodobnie coś tam delikatnie szarpał, zobaczymy. Akurat ściągnę, przerzucę zestaw i zobaczymy. Ale nic, nic. Więc założymy świeże robactwo, zanętę. Dalej w ten ciepły dzionek wędkujemy. Próbują coś złowić fajnego. Okej. 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 I tak, drodzy widzowie, widzicie, co się dzieje? Nic nie bierze, upał, skwar. A my odpoczywamy. No i czekam na jakąś rybkę. Jak to mówi Anusz Widelec, może coś się złowi. Wędka zarzucona. I czekamy. Czekamy. I co jakiś czas chłodzę się, wchodząc do wody. Okej. A więc tak, dzieci już pojechały. 17:30. My wspólnie z żoną zostaliśmy jeszcze z 2 godzinki i tak przed 20 będziemy się zawijać. Tak, niech trochę już będzie ciutkę chłodniej. Niech słonko trochę słabiej grzeje. To posiedzimy jeszcze niecałe 2 godzinki i się pakujemy. No i zobaczymy. Nic nie skubię. Zobaczcie, jaka płytka woda. Stan wody płytki, nic nie bierze. Tylko dwie te rybki. 51 cm leszczyk i 43 tam chyba było. Dwie sztuki takie ładne, ale tylko dwie. Praktycznie 2 brania, 2 ryby i nic poza tym. I zobaczymy, wędkujemy jeszcze. Odpoczywamy i niedługo będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Wziąłem, zdjąłem z klipa, rzuciłem gdzieś tak na 50 metr. Gdzieś, no powyżej 50 metrów, dobrze, bo do wody weszłem i rzuciłem bez klipa daleko. No i zobaczymy, bo
nic, wyciągnąłem tam, jeden robak był wyssany, a trzy całe, więc nic nie skubię, nic. I zobaczymy teraz dalej, co będzie. Parasol wziąłem w tej pozycji, tak aby przed słońcem się uchronić trochę, bo bardzo praży. No i wędkujemy jeszcze. Posiedzimy jeszcze trochę i zobaczymy. Póki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc siedzimy. Słonko jeszcze wysoko, zobaczcie, drodzy Państwo. Więc siedzimy i wędkujemy. Nie mam. Jest trzecie branie, trzecia ryba. Zobaczcie, a już prawie koniec dnia, a dopiero trzecie branie, trzecia ryba. Ale cieszy. Pierwsza prawdopodobnie się nie nagrała, ale zdjęcie zrobione. Druga na bank się nagrała, bo już sprawdzałem, baterię wymieniłem. No i teraz trzecia na tle zachodzącego słońca. I zobaczcie, drodzy Państwo, przyzwoite nawet teleszczyki. Ten dzisiaj najmniejszy, ale cieszy, więc zwrócimy mu wolność, z tym, że łyknął, musimy go odhaczyć. Okej, haczyk wyjęłem, płyń, baja. Poszedł. No i trzecia ryba. Trzy brania, trzy ryby. Ale jeszcze zanim kolega przyjedzie po nas, bo szybko złożymy tylko namiot, to kwestia kilku minutek, parasol i praktycznie jedną wędkę jesteśmy spakowani, więc zanim kolega jeszcze przyjedzie, za niecałą godzinkę, jeszcze przerzucimy raz zestaw i zobaczymy, czy coś pyknie. Zanęta przeschła. To jest resztka zanęty, która mi została z nocnego wypadu suchedniowa. Rafał mi trochę dał, Robert mi trochę dał. No i taka zbieranina zanęty z peletami, z robactwem, z kukurydzą. I teraz tak ugniatam o tej pozycji. I takiego klocka zarzucimy przed siebie. Dzień dobry. Zostały. Właśnie, myśmy wczoraj zostawili. Tak? Są. Tak. Buciki twoje? Tak. Tutaj proszę. Tutaj żona odłożyła na bok. To bez butów pojechałeś do domu? Na markowe buty to szkoda. O, świetnie, dzięki śliczne. No widzisz, są buciki. No, widzisz, cieszysz się? Tak. A jak masz na imię? Sylwuś. Sylwuś? Tymoś. Tak, no do widzenia. No i drodzy Państwo, tak to leci. Buciki były. Żona odłożyła z boku, no i pani przyszła. Okej, naprężę tylko sobie trochę. I czekamy na kolejne branie, wędkując dalej. Więc drodzy widzowie, szybka piłka. Szybko. Przyznam ci plecy? Daj. Szybko zwinęliśmy namiot, pozbieramy nasze picia, wszystko i kończymy pomału tą imprezę. Grill dzisiaj był jednorazowy, więc pójdzie do kosza
i odkąd zrobili ścieżkę rowerową, drodzy Państwo, na tej miejscówce raczej jest czysto. Tu jeszcze z papierosów, nie nasze, ale zabierzemy i tak mówię, zrobili ścieżkę rowerową, dlatego jest w miarę czysto. Pamiętacie to z zeszłego, z dwóch lat, co zbieraliśmy tu śmieci, nawet z Karolem i Karola żona pomagała nam, wszędzie tu było wysypisko śmieci, a odkąd zrobili ścieżkę rowerową, latarnie, zobaczcie sami, są latarnie, są na rowery, są ławeczki i też są kosze, więc można postawić w koszu, koło kosza reklamóweczkę, jeśli kosz jest zapełniony, i jeżdżą nowko zalewu, zbierają śmieci, więc dlatego teraz jest, drodzy Państwo, czysto na tej naszej miejscówce. I tak mówię, pakujemy się pomalutku. To śmieci odstawimy, grill zabierzemy i pomału zawijamy się, czekając jeszcze na jakieś branie, bo wiecie, na końcu zwija się teraz wędkę, bo dopóki przynęta w wodzie, okazję mam coś złowić, więc czekamy jeszcze, pomału pakujemy się i jak coś jeszcze będzie, to nagram, ale już z grubej rury. Chciałem podziękować wszystkim swoim widzom, subskrybentom i nie tylko za to, że wciąż jesteście ze mną, dla nowych widzów, za to, że oglądacie mój kanał. Prośba tylko do nowych widzów o subskrypcję kanału, będziecie śledzić mnie na bieżąco, a to z lasu, a to z ryb. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz stokrotne dzięki, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i na złe. Narka, do następnego. Siema Pyza wraz z małżonką Iwoną. Siema. Siema, narka. Jeszcze na koniec powiem, że widzicie, woda PZW, wodzie nierówna, na Suchedniowie co rzut, branie praktycznie z ręki, z opadu, jak widzieliście to na moim filmie, a tutaj od rana do wieczora, przy dzisiejszej pogodzie, to jest jeden dzień różnicy, bo wczoraj Suchedniów, dzisiaj ten zbiornik. I widzicie, trzy brania, trzy wyholowane ryby przez cały dzień. I tak mówię, ta sama metoda, dgająca szczytówka z pinką, a ryba rybie, woda wodzie nierówna. Tak widzieliście to na filmie ostatnim, Suchedniowa, no kill, w nockę, w wykonaniu tkającej szczytówki jednej wędki. No i dzisiaj cały dzień poświęciłem jednej wędce, ale wiecie, to co widziałem, to zacięłem, czyli trzy ryby, trzy brania, nawet fajne, przynajmniej ten pierwszy 51 cm leszcz, no ale widzicie, trzy ryby z jednej wody, a na Suchedniowie co rzut, z opadu, to dlatego w naszych wodach różne ryby biorą, różne ryby pływają. I łowisko, łowisku nierówne. Okej, zachód słońca. A my jeszcze czekamy na koleżkę, który po nas przyjedzie.